bierze. Dowódca uroczystości młodszy kapitan Szkocki melduje pod oddziały do uroczystego apelu z okazji stulecia uroczystości strefy wschodniej w Orzechowie Mazowieckim. Rozkaz. Czołem, strażacy! Czołem, panie prezydencie! Poczet flagowy stanowią dowódca, druh Dominik Kiełbasa, flagowy, druh Kacper Królak, asystujący, druh Piotr Szewczyński. Witam Państwa serdecznie. Moje serce jest uradowane taką ilością gości. Chciałoby się przywitać wszystkich. Zacznę od pana komendanta brygadiera Waldemara Wysowskiego, zastępcę mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Serdecznie witam. Witam pana Dariusza Marcińskiego, dyrektora Biura Obrony Cywilnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Witam pana Marka Kowalskiego, nadbrygadiera w stanie spoczynku, a jednocześnie członka Prezydium Zarządu Głównego Ochotniczej Straży Pożarnej. Witam. Witam drucha prezesa Andrzeja Wasilewskiego, wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego OSP. Nasz człowiek z naszego powiatu. Szanowni Państwo, teraz nastąpi uroczystość wręczenia odznaczeń i medali. Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 25 OP przez 2024 z dnia 4 czerwca 2024 roku brązową odznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej odznaczeni zostali druh Marcin Kobla, druh Jarosław Rasiński, druh Dariusz Stachlewski. Ochotnicza Straż Pożarna w Orzechowie Mazowieckim za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej została odznaczona Złotym Znakiem Związku OSP RP. Poczet sztandarowy. Do prezentacji odznaczenia marsz!
10. medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni druhowie: Andrzej Winiarski, Tomasz Dzionek, Marcin Olesiński, Grzegorz Buta, Robert Pepla, Maciej Rasiński, Przemysław Szpak, Bartłomiej Kinal, Piotr Szewczyński. Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nr 1/03/2024 z 28 marca 2024 zostali odznaczeni za wysługę lat druhowie: Zbigniew Kacprzak za 65 lat wysługi, Andrzej Winiarski za 55 lat wysługi, Andrzej Makulski, Tomasz Makulski za 50 lat wysługi, Dariusz Stachlewski za 45 lat wysługi, Jarosław Rasiński, Krzysztof Jarzyna, Robert Pepla, Marek Rustecki za 40 lat wysługi, Andrzej Pawiński za 35 lat wysługi, Sławomir Szczyglak, Marcin Olesiński, Przemysław Szpak, Bartłomiej Kinał za 30 lat wysługi, Grzegorz Włóka, Tomasz Dzionek, Marcin Makulski za 25 lat wysługi, Patryk Trojan za 20 lat wysługi, Paweł Kubala, Tomasz Kosewski za 10 lat wysługi. Odznaką Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zostali odznaczeni: srebrną odznaką druhna Weronika Olesińska, druhowie Krzysztof Malcherczyk, Jan Bieńkowski, Ignacy Guraj, Stanisław Guraj, Eryk Guzek, Kacper Stępniak, Kuba Lubelski. Brązową odznaką druhna Aleksandra Karmus oraz druh Konrad Romaniuk. Wyczytani do odznaczenia, wystąp! Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim składa podziękowania za pomoc w uratowaniu dwojga ludzi z pożaru baraków mieszkalnych, który miał miejsce 8 czerwca 2024 roku w miejscowości Kręczki. Policjanci: aspirant Michał Wiśniewski oraz starszy sierżant Patryk Hałaj dojechali na miejsce akcji przed przybyciem pierwszych jednostek Straży Pożarnej. Przed drzwiami wejściowymi na piętrze stał poparzony mężczyzna, którym natychmiast się zaopiekowali. Kiedy zorientowali się, że w środku mogą nadal przebywać ludzie, nie bacząc na ogień i zadymienie, wbiegli, aby przeszukać pomieszczenia, a następnie przeszukali barak sąsiedni, gdzie znaleźli poparzoną kobietę, którą ewakuowali. Należy z całą pewnością stwierdzić, że dzięki ich sprawnemu i szybkiemu działaniu ludzie ci zostali uratowani. Policjanci wykazali się empatią oraz odwagą, wchodząc z narażeniem własnego życia do zadymionych rakotwórczymi gazami pożarowymi pomieszczeń. Biorąc pod uwagę powyższe, jeszcze raz dziękuję panu Michałowi Wiśniewskiemu oraz panu Patrykowi Hałajowi za godną naśladowania postawę, która może i powinna być przykładem dla innych. A panu komendantowi policji gratuluję wzorowych policjantów w swoich szeregach. Lata poświęceń, tysiące prywatnych godzin ukradzionych rodzinie, aby ratować bliźnich, nie byłyby możliwe, gdyby nie nasze żony czy partnerki, które tolerują nieobecność w życiu rodziny. To jest ten moment i ta chwila, aby podziękować za wsparcie i tolerowanie naszego zaangażowania dla ratowania ludzi i mienia kosztem życia osobistego.
wspieranie działalności i rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim, za szlachetną pomoc i dobre serce, statuetką srebrnego hełmu uhonorowani zostali strażak Michał Szymaniak, 1300 razy był przy akcji, Jerzy Strzałba, Marek Batory, Grzegorz Gałązka, Arkadiusz Rogalski, Tomasz Winiarski i rodzynek Danuta Makulska z domu Jugo. Szanowni Państwo, drodzy zaproszeni goście, panie dyrektorze, panie burmistrzu, panie prezesie, panie komendancie, szanowni Państwo, bohaterowie dzisiejszego dnia, drodzy strażacy i mieszkańcy Ożarowa Mazowieckiego. Jestem zaszczycony, że jestem w gronie zaproszonych gości na tą piękną uroczystość stulecie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim. To piękna karta historii, która została też tutaj przytoczona. Jesteście piękną sztafetą pokoleń, która kontynuuje misję pomagania ludziom. Drodzy mieszkańcy, bądźcie dumni ze swoich rycerzy. Gloriamo.